przechodzimy w ten sposób naturalnie do drugiej części naszego spotkania. Teraz Państwo macie głos, a ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. Proszę bardzo. Proszę. Chciałem zapytać, jak Pan się zapatruje na bezpieczeństwo żywieniowe Polski? Z tego, co wiem, to już od kilku lat i rządy chyba Austrii i Niemiec zachęcają obywateli do gromadzenia żywności, chociaż na kilka dni. Natomiast u nas, jeśli chodzi o rolników, to zniechęca się ich poprzez dopłaty do produkcji żywności. No i czy w związku z tym, że na przykład aktualnie rosną ceny i paliwa i też pojawiają się raz, że wzrosty cen nawozów, to też problemy z ich produkcją, to czy jakby to będzie jakaś nauczka dla naszych rządzących, żeby jednak zwiększać zasoby gromadzenia jakiejś żywności na sytuacje kryzysowe, czy... Przede wszystkim żywność trzeba wyprodukować, zanim się ją zacznie gromadzić. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja i Ukraina zaspokajają, czy zaspokajały 25% światowego zapotrzebowania na żywność. A ostatnio Chiny zgromadziły u siebie ponad połowę światowych zapasów żywności. Ponad połowę światowych zapasów żywności. W związku z tym bardzo możliwe, że żywność wkrótce stanie się towarem strategicznym. Zresztą ona zawsze była, tylko to się może objawić w całej straszliwej postaci. I rząd, co powinien rząd robić? Myślę, że przede wszystkim nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. Odbiurokratyzować te wszystkie sprawy, bo zobaczymy, jak się... Za pół roku ma się uruchomić Baltic Pipe. Zobaczymy, czy norweski gaz będzie tańszy, czy nie, bo jeśli chodzi o nawozy, to jeśli przy obecnych metodach uprawy, jeżeli się nie zastosuje nawozów mineralnych, to można się spodziewać, że plony będą o 1/3, może nawet o połowę niższe. O połowę niższe. W związku z tym ta produkcja jest kluczowa z punktu widzenia gromadzenia zasobów żywnościowych, zbóż chlebowych i innych takich, prawda? Możemy usłyszeć tętent jeźdźców apokalipsy. Możemy usłyszeć tętent, na szczęście z daleka może jeszcze, ale możemy już usłyszeć tętent jeźdźców apokalipsy. Proszę bardzo. Proszę pana. Panie redaktorze, ja bym chciał zapytać sprawy, które pana skrócie dotyczą, bo to jest poniekąd publiczna sprawa dotycząca pana procesu o cześć pani Kasi. Chciałbym zapytać, czy już pan się dowiedział, które sądy są prawdziwe? Nie, jeszcze nie. Jeszcze się nie dowiedziałem. Nie dostałem odpowiedzi na ten sprzeciw od wyroku nakazowego, bo to dostałem wyrok nakazowy taki, wskazujący mnie na grzywnę za podanie nazwiska mojej wierzycielki. Wyrok nakazowy, to można od niego złożyć sprzeciw i to zrobiłem. No i tam między innymi poprosiłem o wyjaśnienie, czy ja mam do czynienia z legalnym sądem, bo się okazało, że w Polsce są sądy nielegalne, czy z jakąś jego nielegalną imitacją. No muszę takie rzeczy wiedzieć, bo konstytucja mi to gwarantuje. Podobnie jak mi gwarantuje, że będę przed bezstronnym sądem występował. No więc czy sąd, który będzie mnie sądził, to przypadkiem nie był tajnym współpracownikiem jakichś służb, no bo to poważne podejrzenia są. Jeszcze nie dostałem odpowiedzi, natomiast jeśli chodzi o ten proces główny, to ja złożyłem sprzeciw od wyroku zaocznego, który zresztą został wykonany, bo ja zapłaciłem prawie 190 tysięcy złotych, ale ten sprzeciw od wyroku zaocznego został uwzględniony przez sąd apelacyjny w Poznaniu. No i w związku z tym sprawa wraca do punktu wyjścia. 28 marca właśnie się tam rozpocznie przed niezawisłym sądem. No zobaczymy, co będzie.
Myślę, że niezawisły sąd będzie chciał to przyklepać, no ale zobaczymy, no będziemy. Teraz już, bo wtedy ja w ogóle nie mogłem się bronić, no teraz już mogę, więc to trochę zmienia postać rzeczy. Jak się zacząłem bronić, to oczywiście ten wyrok upadł. Jeśli by upadł całkiem, no to będę się domagał zwrotu tych pieniędzy. Jak inaczej, prawda? Proszę bardzo. Proszę pan. Dwa pytania i chciałbym najpierw jedno pytanie zadać o słowie pana, później drugie. Dobrze. Proszę powiedzieć, jeśli, jakie pańskie zdanie jest, jeśli chodzi o to, że nasi umiłowani przywódcy nie zwracają się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o to, żeby jakiś nacisk na Niemcy wywarły po pierwsze i nie uzbroiły naszą armię. Czy to jest ich celowe działanie? Czy naprawdę są tak lekkomyślni, krótkowzroczni? Myślę, że nie. Ja myślę, że pan prezydent Duda na przykład jest bardzo nieśmiały. No tak. Podam przykład, żeby nie być gołosłownym. Otóż prezydent Duda w listopadzie 2018 roku był w Białym Domu, przyjęty przez prezydenta Trumpa i rozmawiał z nim 20 minut w cztery oczy. Tego samego wieczoru w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie było przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i pan prezydent był na tym przyjęciu. No i tam taki się cerkl zrobił wokół niego i tam jeden z tych uczestników tego przyjęcia zapytał go, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy cztery oczy była poruszona sprawa ustawy 447, bo już wtedy to było uchwalone. Pan prezydent powiedział, że nie. No to zapytali go, dlaczego nie? Powiedział, bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No jak on czeka, a strona amerykańska nam zaproponuje, że uzbroi 200 tysięcy polskich żołnierzy, to się nie doczeka. To się nie doczeka. Dlatego mówię, że jest wyjątkowo nieśmiały. Ale mówi pan to poważnie? Nie, no proszę pana, no staram się jak najłagodniej określić tę właściwość pana prezydenta, jak tylko potrafię, wie pan, no nieśmiałość to, są ludzie nieśmiały, to król nawet był taki Bolesław Wstydliwy, prawda, co się potomstwa nie doczekał. Proszę bardzo. Czy mógłby pan wskazać na tłoku tych różnych informacji, które do nas docierają, oprócz oczywiście pańskich honorable correspondence, jakieś takie źródła informacji, na których można by się w miarę bezpiecznie oprzeć, że ta informacja płynie w miarę taka realna, prawdziwa. No to, co jest w internecie, wszyscy wiemy. Natomiast... Proszę pana, no tu nie mogę takiej jakiejś uniwersalnej recepty panu podać, z wyjątkiem tego, co Lenin powiedział. Lenin same głupstwa mówił, ale czasami miał ciekawe spostrzeżenia. Otóż Lenin mówił, żeby ufać i kontrolować. To nie jest takie głupie. Czyli pańskie poradniki odnośnie Gazety Wyborczej, jeśli coś... A tak, tak, nie to ja, to jest, wie pan, ale to jest moja taka metoda. Ja jestem czytelnikiem Gazety Wyborczej z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby wiedzieć, co robi konkurencja, a po drugie, że to jest taki probierz dla mnie. Jak Gazeta Wyborcza coś chwali, no to ja wiem, że to trzeba uważać. A jak Gazeta Wyborcza coś tam wyklina, no to budzi to odruch mojej sympatii do tego. Także to czasami to nieprawda, ale w większości wypadków się nie zawiodłem.